Cześć! Witajcie na naszym kanale Misia i ja. Dzisiaj przyjechaliśmy do Inbound Parku. I razem z nami będziecie uczestniczyć tym razem w tej przygodzie, a dla was mamy przygotowany specjalny konkurs, który można wygrać. Michaśka pokaże. Bileciki. Cztery bilety, czyli dwie osoby dostaną od nas po dwa bilety. Ważne, do października, do końca października. I bilety są dwudniowe, także jak przyjdziecie, to przez dwa dni możecie korzystać z wszystkich atrakcji, a w sumie macie do dyspozycji aż pięć parków. Tak, super. Yes. Dinolandia, Park Miniatur, Warownia, Zoo i jeszcze... Ogródiana Pawła. Ogródiana Pawła, o, dziękujemy pani. Powiedziała. Także zapraszam was serdecznie. No i co, my zaczynamy przygodę. Oglądajcie nas. A szczegóły konkursu w tym filmie i w opisie tego filmu. Idziemy na dziką rzekę. Aha, przypięty. Nie, ja się nie bój żaby. Ale patrzcie, co się stało, teraz nie obkręciło. Nie. Aha. Nie. Ale to znowu cię obkręci. Co masz? Lęk wysokości. Albo teraz tak. Patrz, tam za chwilę popłyniemy. Co ja mówię, pojedziemy. Ale będzie bajer. Ale fajne. No, 3, 2, 1 i uwaga, płyniemy, dzika rzeka. Wow. O, już wody pełno. Ej, nie, ja tyłem tą... Jo, nie, ja tyłem. Ja nie cierpiam tyłu. Uwaga. To jest faktycznie dzika rzeka. Matka, jak to wraca, ale jaki to jest brak! Jezus! Trzymaj ją za rękę! Mama, trzymaj! Nie! Dobra, mam nadzieję, że nagra właściwie. Marzena wyrwała się, aż podskoczyła. Słuchaj, jestem! O Boże, ale wiecie, naprawdę, ale była prędkość, że w pewnym momencie ja już czułam strach. Tak? Czułaś strach? No, ja czułam taki strach. Ja już się bałam! Ale ej, plecy, mokry? No, trochę, od spodu. Zalewa mógł się zalać. Nie, od spodu trochę mokry. Ja miałam na plecach dlatego. A co tu jest, Marzena? Egipt Horror Show. Łe, to ja tam idę, słuchajcie. No. Fuh, koniec. Niezły. Dobrze, że nie szłaś. Miaśka zrezygnowała. Co tam było? A? No powiedz! To zobaczysz na tym filmie. No proszę cię, no powiedz. Bo strasznie! Ty będziesz prowadziła? Aż się boję. Ale ty mi nie pomyśl. Teraz. No wybierz, który chcesz tam pojazd. Ten... A, fioletowy. Dobra, zapinamy pasy. Dobra, poczekaj, pomogę. Chodź nas tutaj. Grzesz w morzu. Marek, no co ty to wadzi? Ej, normalny gdzie jest do tyłu? Musimy kręcić. Dobra, tuj się, hej. Ale widzisz, no...
Nie umiem się wybić to. A teraz uwaga, rozpędzamy się, jedziemy. O. Ale prowadź z drogi. Uwaga, no. Teraz, jest. No, to ten nie idzie na szybko. A, bo ona ci... Samo prowadzi. O, jest, 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 dała się nie. O, żeż, mordę jeża. Ale młyn. Ale fajnie. Tylko mam trochę lęk wysokości. Masz lęk wysokości? Ale Michaśka nie lubi wysokich atrakcji, ja widzę. Nie? Nie. Ale zobacz, jaki piękny widok na górki. Tam górki. Ej! I Marzenka. Górka. O, najgorszy jest chyba na... A na górze najlepiej, bo najlepszy widok. Ty, ale zobacz. A wiesz, jak się nazywa ta wieża, Michaśka? Eiffla. Kogo? Eiffla. Wieża Eiffla. Gdzie ona się znajduje? Francji. Brawo. A w jakim mieście pamiętasz? Spodziłaś nas jak... Nie wiesz, w Paryżu. Nie podpowiadamy. A tam jest nasza dzika rzeka. Tylko tata jest. Ale dzika rzeka, ale była zarąbista. Tutaj jest część w ogóle, część europejska miniaturek. Po tej stronie. A tam wyżej jest część polska, tylko jej nie widać tutaj. I warownia, do której pójdziemy potem. I pójdziemy, no, jeszcze do dinozaurów. Zobaczcie, jak fajnie ich nie widać. A, są dinusie. Tam pójdziemy do dinozaurów. I jeszcze powyżej jest pas Jana Pawła II. W sumie 5 atrakcji tu jest. No, 5 parków. Park miniatur, nie patrzę tu. Park warownia, nie patrzę tu. Park Dinolandia, park ogród... No, ogród na Pawła II. I piąty? Zoo, mini zoo. Nie, do którego jedzie się? Kolejeczką. Nie patrzę na dół. Nie patrzysz? A na dole co? Podłoga. Jak mówił ten, osioł do Szreka. Nie patrz w dół, nie patrz w dół. Tak wygląda Marzenka na chwilę przed wejściem na pirata. Niby balansik, luzik, luzik, ale żołądek już widzę zabezpieczony. Piracik. Nie jest wysoko, no. Dobra, powoli, się rozbujamy dopiero. Idziemy? Na takich malutkich miniatury europejskie. Dobra, no, nie, no fajnie, że europejskie Statua Wolności. Ty. Ale nie, no, dobra, no. My tutaj jesteśmy. Gdzie jesteśmy? Tutaj jesteśmy, dobra. 28. A tutaj idziemy. No już widzieli widzowie, Michaśka powiedziała im. Statua Wolności.
Co? Jezu, co ja mówię, mierzaj. Ale bala. O, rybki. Wow, ale fajne. Gdzie złota rybka? Ej! Jaka to duża, to złota. To jest skarb chyba, ty. Nie, coś może będzie takiego. Ale patrzcie, one chyba czują, że my tutaj... Czują żarełko. Patrzcie, jak tamta nadpływa szybko. Ale niestety my nic nie mamy. Ale ładne kolorowe, nie? Bardzo ładne. A tu statua wolności? No a tu widzowie wieża Eiffla, a nie statua wolności. Matko, to chyba wrażenia po tym, co Marzenka przeżyła, były. Jedziemy. Park miniatur. Mieliście tam z nami okazję być, a teraz jak widzicie za nami idziemy do Dinolandii. Będziemy oglądać dinozaury, krainę dinozaurów. Ale zanim tam wyjdziemy, to jeszcze wam powiemy zasady konkursu, które możecie wygrać. Dwa bilety na pięć parków. Tak, dwa podwójne bilety na pięć parków rozrywki właśnie w Inwałd Parku. To Miaśka powiedz, co trzeba zrobić. Napiszcie w komentarzach, z kim chcieliście pojechać i na czego. Do Inwałd Parku! Także czekamy na wasze komentarze do 3 września, a 4 września będzie rozstrzygnięcie konkursu i wybierzemy spośród wszystkich komentarzy 2 i te osoby od nas otrzymają po 2 bilety. Darmowe wejścia. Aha, bilety są dwudniowe i każdy bilet jest ważny do końca października tego roku. Tak, super atrakcje. Także myślę, że jak na koniec wakacji, początek roku szkolnego, atrakcja ciekawa. No to co? No. Wiecie no to już co robić? Chodzimy. Piszcie teraz komentarze, a my idziemy do parku, do Dinolandii. Wszędzie, głucho wszędzie. O, tu jest ten, faktycznie. Dzieci grają w golfa. Niezły. No. Wiesz, co to jest? Dinozaur. Tak, teraz to jest. Mały, ale on by nieźle dziabnął. Fajne, no niesamowite.
Patrz, jak krokodyl. O, idziemy przez ten mostek, pamiętacie? O, babcia Basia tu żyła. O nie. O nie, Marek, idziesz? Co idzie? No, ja cię nagram dla widzów. Specjalnie dla widzów kanału Misia. A to ja to przejdę. Aha, tu jest wejście. Tak. A tam maksymalnie dwie osoby, ale specjalnie dla was Michaśka teraz razem ze mną przejdzie przez ten most. Most wiszący. Dobra, trzymamy się. No. Nie bój się, tu jest tylko dwa krokodyle, nic więcej. Żartuję, ej. Idziesz? Chodź, nie bój żaby. No proszę cię. Tylko po deskach. No już jest dobrze, widzisz? Maryno, ale ty mnie tu szarpiesz! Boże! O, dobra, ja się podmogę. A, ja już mam mokre buty! Ja? Nie. Ja już mam mokre. W mordę jeżdża, ale się dałem namówić przez Marzenę. To, czyli to był pomysł? Marzenki! Marzenka, ja mam mokre buty. To jest niemożliwe. A jednak. No proszę, ty mam... A teraz Marzenka może przejdzie. Dobra, maksymalnie trzy osoby, to wchodzimy. Marzenka pierwsza, Michaśka druga, a ja trzecia. Nie bujaj. No, to nie spadniesz aż tak. Ło, ale widok ładny. Marek! Ja nie bujam. To Marzena buja. To ona buja jak idzie. No, śmiało, nie bój się. Ja pokażę widzom, jaki tu jest... Jaka, nie, strumyk, potok płynie. Co jest? Ale fajnie się po tym idzie. Ale spójrzcie, pod nami woda. Już raz się zaliczyłem w wodę, ale wtedy było mokro. Nikt nie buja. No idziesz. Tu nie możesz daleko wpaść. Tam są tylko tak, krokodyle, piranie. W tej rzece, o jak przyspieszyła. Nawet bujanie jej nie przeszkadza. Ej. Ej, ale specjalnie buja jeszcze na daty. A, teraz Marzena się boi. Dobra, ej. Michaśka. Aha, tylko dwie osoby, maksymalnie już jest pięć. No. Dobra, spoko, loko. Michaśka. Orzesz, ty, żmijo mała. Gdzie idziesz, na Duchańca? To wskakuj, buty ściągaj. Wow, jaka tu jest fajne przejście, patrz. Zofia, masz fajne czapki. No, próbuj przejść, no, ciekawe. Wchodzisz tam? On się rusza. Wow. Chcesz takiego? Ło, ale zobacz, jak fajnie. Hello. 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 Ale fajnie języczek. Ogród Jana Pawła II. To idziemy, zobaczymy, co to jest. Jak tu pięknie, a może się napijemy kawy, co? Co wy na to? No, ale... Pijemy kawę? Tu? No. To jest tak miło, popatrz, tak siąść przy fontannie. Słońce elegancko jest przysłonięte. Gdzie? To rezerwujemy miejsce. O, tu jest taki fajny stolik w cieniu, patrzcie, tu. Ten. Wadowiskie kremówki, rewelacja. Jak one pachną. A gdzie są wadowice? Tutaj zaraz, za rogiem, można powiedzieć. No, skąd pochodzi Jan Paweł II?
bo jesteś w ogrodzie Jana Pawła II. O! No, jesz kremówki. Jesz kremówka, a potem idziemy dalej do tego, do dinozauru, bo w sumie to się tak przechodzi z jednego miejsca w drugie. My pójdziemy do Jana, później do Pawła, a potem do drugiego. Nie, później tam do tego. Do dinozauru wrócimy, do warowni. Może jeszcze mini zoo. Jak zdążymy. O, i Michaśka właśnie teraz wsiadła do karocy, bo my idziemy teraz gdzie? Do zamku, do warowni, tak? To chodź, idziemy. Ale tam musimy jeździć pieszo, bo te konie coś są zmęczone. To idziemy, chodźcie. Idziemy do zamku. Warowni, tak, do zamku, który teraz macie okazję widzieć. A co tam będzie, to my sami nie wiemy. Ale to już czwarta atrakcja w tym dniu. No to idziemy. No, ciekawe. A może tam będzie ta biała dama na czarnym koniu. Rycerze. Idziemy. Nasza wizyta w Inwald Parku dobiega już końca. Mieliśmy okazję Was oprowadzić po czterech atrakcjach. Niestety nie zdążyliśmy ze względu na czas iść do zoo. Do zoo. Ale słuchajcie, nic straconego, bo tak jak mówiliśmy, bilet dwudniowy, więc jeszcze jutro, kto wie, może tu przyjedziemy do zoo. Okej. Okay. Ale my już kończymy dzisiejszą wizytę. No i co? W dzisiejszym odcinku... A już tyle. Ja się film podam, teraz bym miała. Górę. Dzwoneczków przy subskrypce. I jeszcze nie zapomnijcie o naszym konkursie. Pamiętajcie, 4 w sumie bilety do rozstania. 2 osoby dostaną po 2 bilety. I będziecie... Po 2, no dobrze mówię. I będziecie mogli tu przyjechać z osobą towarzyszącą, tylko nie zapomnijcie napisać w komentarzu, z kim i dlaczego chcieliśmy pojechać do Inwald Parku. A teraz pozdrowienia naszych widzów. Pozdrawiamy Lęcia Kręciak. Pozdrawiamy Fashion Olivię. Pozdrawiamy Szczepana Fys. Pozdrawiamy Wiktorię Bogus. Pozdrawiamy Macie 26. Pozdrawiamy serdecznie Darię Szy. Pozdrawiamy Lisu.